Witam Państwa ponownie. Ci, którzy mają zwyczaj okłamywania innych, najpierw sami musieli uwierzyć w kłamstwo, że nieuczciwość ujdzie im bezkarnie i zbudować w sobie mur odporności na prawdę. Bohater naszej historii przekonał się, że raz zapoczątkowane samooszukiwanie się zaczyna żyć własnym życiem. Trudno jest nad nim panować bądź je powstrzymać i w rezultacie coraz bardziej oddalamy się od prawdy. A jednak w końcu prawda znalazła go w ciemności i jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Teraz ja! Puśćcie! Teraz moja kolej! Nie ma mowy, man! Hej, trzymajcie go! Ale ma siłę! Bo za dużo wypił! Musimy go zatrzymać, bo pójdzie i zrobi coś głupiego. Nie wiem, kto zrobi coś głupiego, co? Uspokój się, Mak. Pierwszy raz w życiu upiłeś się i nie wiesz, co robisz. Co to mówi? Chcę surfować. Nie ma mowy. Weź go pod ręce, Merlin. Wtedy ci nie ucieknie. No pomóż mi. Dobra. Dobra. Załatwiliście mnie. Dzięki, Mak. Mak. Kot cały w piasku. Idziemy spać. A ty nie próbuj uciekać, Mak. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Niektórzy bezdomni, przychodząc do Pacific Garden Mission, są bardzo podejrzliwi. Nie mogą uwierzyć, że to wszystko prawda. Jak to możliwe, że wszystko, co im oferujemy, jest za darmo? A prawda jest taka, że ktoś kocha ich tak bardzo, że przygotował dla nich bezpieczny nocleg, gorący posiłek, prysznic i czyste ubranie, a także pomoc medyczną i dentystyczną. Wszystko za darmo, dzięki ofiarności tych, którzy nie szczędzą środków finansowych na to, by dać innym szansę na życie. Codziennie do Starej Latarni trafiają setki mężczyzn, kobiet i dzieci szukających schronienia. Duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z nimi Bożą miłością i prawdą i wskazują drogę, która może ich wyprowadzić z tej tak trudnej sytuacji. A ci, którzy przyjmują prawdę, która ich wyzwala, przyjmują też miłość, która nigdy nie zawodzi. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2869 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Merlin, wstawaj! Co? Która godzina? Po północy. Max zniknął. Deska surfingowa też. Nie, no. Nie zrobił tego. O, widać ślady na piasku, jak ją ciągnął w kierunku wody. Musimy go znaleźć. Jest tak ciemno, że prawie nic nie widzę. Widzę deskę. O, tam, na brzegu. Ale nie ma Maka. Myślisz, że utonął? Był w takim stanie, że wszystko jest możliwe. O nie. Co powiemy jego rodzicom? Mimo, że bohater naszej historii wciąż jeszcze chodził do szkoły, najbardziej interesowały go alkohol, surfing i kobiety. Urodził się w Teksasie, jego ojciec pracował w branży naftowej. Kiedy miał 7 lat, wraz z rodziną przeprowadził się w okolice Houston. Za chwilę dowiemy się, jak 7 lat później zagubił się i jak został uratowany. Prawdziwa historia Merlina Dillow już teraz wyzwolony. Tuż po przeprowadzce do Pasadeny, koło Houston, moi rodzice zaczęli odwiedzać różne kościoły w okolicy, jeden po drugim, tak jakby czegoś szukali. A potem nagle przestali. Aż do chwili, kiedy w zakładzie ojca rozpoczął się strajk. Potem przez dłuższy czas znowu chodziliśmy do kościoła i znowu przestaliśmy. Poza tym moje dzieciństwo było normalne. Mała liga bejsbolowa, pływanie, kino, za które płaciłem własnymi pieniędzmi zarobionymi na strzyżeniu trawników. W trzeciej klasie liceum zainteresowałem się wyścigami i futbolem. Wtedy też poznałem moją pierwszą dziewczynę, z którą zacząłem chodzić na poważnie.
Byłem wtedy jeszcze za młody, żeby prowadzić, ale jej albo moja mama chętnie nas podwoziły. Idziemy pograć? Nie mogę. Mama Wal zabiera nas do kościoła. Do kościoła? Myślałem, że dawaj sobie z tym spokój. No, miałem tego dość, bo wkurzało mnie to ciągłe nagabywanie. Czy jesteś już zbawiony? Więc zacząłem się wymawiać. Nie mam co się ubrać do kościoła. Albo moja mama chce, żebym poszedł z nią. No, a w końcu, kiedy widziałem, że to niewiele daje, postanowiłem załatwić sprawę raz na zawsze. To znaczy, co zrobiłeś? Poszedłem z nimi, a po kazaniu, kiedy pastor zapytał, czy ktoś chciałby zostać zbawiony, podszedłem do ołtarza. Żartuję. Wcale nie. Zadziałało magicznie. Od tego czasu nie zawracają mi głowy całym tym zbawieniem. A chodzę z nimi tylko po to, żeby być razem z Wal. Nauczyłem się rozmawiać z nimi w ich kościelnym żargonie, ale to wszystko było na pokaz. To wszystko było jednym wielkim oszustwem. Więc kiedy rozstaliśmy się z Wal, przestałem chodzić do kościoła. W szkole średniej związałem się z grupą chłopaków, którzy lubili pić, imprezować i rozbijać się szybkimi samochodami. Świetny wóz, Merlin. A 365 koni! No i o 4 lata młodszy od mojego. Jak ci się udało go zdobyć? A ojciec się dołożył, ale sam muszę go utrzymywać. Jak chcesz to zrobić? Pracuję w sklepie, zapomniałeś? Nie jest źle. Jeśli mam tylko forsę w kieszeni, paliwo w baku i randkę przez weekend, niczego mi więcej nie trzeba. Ścigamy się? Jasne! A potem pójdziemy posurfować! Mach nigdy wcześniej nie pił alkoholu, więc tego wieczoru na plaży był kompletnie zalany. Dlatego próbowaliśmy go powstrzymać przed pójściem do wody. Ale w nocy zniknął, a jego deskę znaleźliśmy na brzegu. Myśleliśmy, że utonął. W pewnej chwili, kawałek dalej, usłyszeliśmy jakieś zamieszanie. Coś się tam dzieje. Może to on, co? Sprawdźmy. Chyba go widzę. Oj, wygląda na to, że nie jest tam mile widziany. Hej! Mac, chodź tutaj! Mac, co ty tam robisz? Czemu się przenieśliście? Nie my się przenieśliśmy, tylko ty. No chodź, wracaj do nas. Przynajmniej się nie utopił. No. Życie bardzo mi wtedy smakowało. W szkole oceny miałem słabe, ale świetnie się bawiłem. A jedynie to się dla mnie liczyło. Latem ładowaliśmy deski na samochody i jechaliśmy surfować do Freeport. Któregoś wieczoru pojechaliśmy do Galveston, po drodze cały czas pijąc. Kiedy dotarliśmy na miejsce, byłem kompletnie pijany. Jechaliśmy wzdłuż falochronu. Kolega, który prowadził, nie chciał się zatrzymać, żeby coś zjeść. Więc zacząłem wyrzucać przez okno ich puszki z piwem. Potem straciłem świadomość. Hej! Gdzie jesteśmy? Śpiąca królewna się obudziła. Widzę tylko wodę. Gdzie jesteśmy? Wjechał do wody, przyszła fala i silnik zgasł. Musimy go wyciągnąć. Ale jak? Wytkniemy. O. Co za krety! Zamknij się, wysiadaj i zacznij pukać. Jakoś udało nam się wyciągnąć auto, a potem czekaliśmy, żeby całkiem wytrzeźwieć. W sklepie, oprócz mojego kumpla, pracował z nami jeszcze jeden gość. Miał na imię Bill i w ogóle nie imprezował. Wyglądasz na troszkę zmęczonego, Merlin. No, późno wróciliśmy wczoraj z Galveston. Surfowaliście? Tak, z samochodem Roniego. Upił się i wjechał w morze, zatopił silnik. Musieliśmy go wypychać. A potem prawie do północy czekaliśmy, aż wyschnie i odpali. Cały dzień zmarnowany, nie mówiąc o nocy. Jest lepsze życie niż to, Merlin. Ach, ja się świetnie bawię. Wino to szyderca, mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia. I nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Odwal się. Po co to komu? Co jest? A Bill znowu zaczyna. Co z niego za nudziarz? Przecież to fanatyk i dobrze o tym wiesz.
Czym się tu przejmować? Jest normalny i nigdy nie będzie. A? Marlin, przepraszam, jeśli cię uraziłem. Nie przejmuj się. Chcę tylko, żebyś wiedział, że Bóg cię kocha. Tak bardzo, że posłał Jezusa, aby za ciebie umarł. Nasłuchałem się o tym wszystkim w kościele, Bill. Wiesz, że jesteś grzesznikiem? Nie jestem gorszy niż inni. A to prawda. Ale gdzie znajdzie się twoja dusza, jak umrzesz? Nie wiem. I nie obchodzi mnie to. Mnie obchodzi. I Boga też. Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. No to w takim razie wszyscy jedziemy na tym samym wózku, więc po co się martwić? Ponieważ Bóg zrobił coś w naszej beznadziejnej sprawie. Biblia mówi, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Powinieneś zostać księdzem, Bill. Merlin, jeśli nie zmienisz swojego życia, skończysz w piekle. Posłuchaj, mam tam bilet w jedną stronę. Miejsce już zarezerwowane. Głupie, prawda? Od tamtego czasu unikałem Billa. Kiedy widziałem, że idzie, zmieniałem kierunek. W bawiącym się towarzystwie byłem znany jako ten, który zawsze przynosi wódkę i bez którego nie odbędzie się żadna impreza, co sprawiało, że zawsze byłem w centrum zainteresowania. Czułem się kimś wyjątkowym. Któregoś wieczoru mój najlepszy kumpel zorganizował imprezę z randką w ciemno. Dziewczyna nie spodobała mi się, za to jej koleżanka i owszem. Joyce i ja zaczęliśmy się spotykać i wkrótce zakochaliśmy się w sobie. Bardzo się cieszę, że wybrałeś mnie, a nie moją przyjaciółkę. Już nie znalazłem z nią wspólnego języka, ale ty... Ty jesteś inna, Joyce. Jesteś wierzący? Tak. Nawróciłem się, kiedy miałem 15 lat. Nic dziwnego, że się w tobie zakochałam, Merlin. Marca 1968 roku wzięliśmy ślub w kościele, do którego należała Joyce, mimo że w tym czasie do niego nie chodziła. Po czym wynajęliśmy małe mieszkanko. Miałem 20 lat. Byłem w ostatniej klasie szkoły średniej i pracowałem na części etatu w sklepie spożywczym. Ale ponieważ byłem nieodpowiedzialny, nasze małżeństwo od początku się nie układało. Merlin, jesteś jeszcze w łóżku? Wstawaj! Spóźnisz się do pracy, wstawaj! Nie idę. Zostaw mnie w spokoju. Jak to nie idziesz? Potrzebujemy pieniędzy, Merlin. Nie możemy żyć tylko z mojej pensji. Rzucę szkołę i zacznę pracować na pełny etat. Ale nie dzisiaj. Wczoraj w nocy za długo siedziałeś z kolegami. Pracowałem, a teraz daj mi spać. Coraz więcej pijesz. Musisz skończyć z tymi imprezami. Joyce po lekcjach pracowała w banku, a kiedy wracała z pracy, często zastawała mnie jeszcze w łóżku. Po prostu nie chciało mi się pracować. Uczyć też mi się nie chciało, więc rzuciłem szkołę. Natomiast Joyce godziła jedno z drugim i zdobyła dyplom. Kiedy urodziła się nasza córeczka, Janet, ciągle jeszcze mieszkaliśmy w tym samym małym mieszkanku. A ja przez jakiś czas starałem się być dobrym mężem i ojcem. Ale nie potrafiłem przestać pić i było coraz gorzej. Po którejś z awantur rozstaliśmy się na 2 tygodnie, a potem spotkaliśmy się, żeby porozmawiać. Ja też tęsknię za tobą, Merlin, ale nie za twoim pijaństwem. Nie podoba mi się to, co wódka z tobą robi. Ja będę się starał, Joyce. Postaram się mniej pić, obiecuję. No nie wiem. Kiedy odeszłaś, zdałem sobie sprawę, jak wiele ty i Janet dla mnie znaczycie. Kocham cię. Żeby małżeństwo mogło funkcjonować, nie wystarczy miłość. Potrzebne jest też zaangażowanie i szacunek. Obiecaliśmy stawiać siebie nawzajem na pierwszym miejscu, a ja mam wrażenie, że dla ciebie kumple od kieliszka są ważniejsi od rodziny. To się zmieni. Mam nadzieję. Uda nam się, jeżeli skończysz z piciem. Nie, no tego nie mogę obiecać. Ale obiecuję pić mniej. No cóż. Myślę, że dziecko potrzebuje obojga rodziców. I myślę, że Bóg chce, abyśmy spróbowali jeszcze raz. Ja też tak uważam.
Zaczniesz chodzić ze mną do kościoła? Oczywiście, kochanie. Wszystko, czego zechcesz. Przez jakiś czas byłem poprawnym mężem. Od czasu do czasu chodziłem z żoną do kościoła i znalazłem pracę w firmie budowlanej. Ale pić nie przestałem. W 1969 roku zatrudniłem się w papierni, gdzie pracowałem na zmiany. Po popołudniowej zmianie wszyscy szliśmy na piwo do knajpki naprzeciwko zakładu i siedzieliśmy tam aż do zamknięcia. Zdarzało się, że nie miałem pojęcia, jak dotarłem do domu. Joyce zawsze czekała na mnie i zadawała nieprzyjemne pytania, na które odmawiałem odpowiedzi. Tylko na nią patrzyłem. Nie podejmowałem dyskusji, chyba że potrzebowałem wymówki, żeby wyjść do knajpy. Dlaczego tak późno? Musiałam zrobić bilans i trochę to trwało. Nie rozumiem, dlaczego nie możesz wracać z pracy o normalnej porze. Przepraszam, Merlin. Czasami muszę zostać dłużej. Bardziej zależy ci na tej twojej pracy niż na mnie, co? Ty to mówisz? Ty, który potrafisz pół nocy przesiedzieć przy piwie z kolegami? Masz kogoś, co? Nie zaczynaj. Wiesz, że to nieprawda. Cóż, skoro tobie nie zależy, żeby być ze mną, pójdę sobie i posiedzę trochę z kumplami. Bo to jedyne, na czym tobie zależy. Nic, tylko byś pił. Picie pozwalało mi choć na chwilę odsunąć problemy. Zawsze wprawiało mnie w dobry nastrój i czyniło szczęśliwym. Aż do czasu, gdy wracałem do domu, gdzie zaczynała się wojna. Przeważnie kłóciliśmy się o pieniądze. Wypisywałem czeki i zapominałem, na jaką sumę. Wiedziałem, że żona ma już dosyć mojego pijaństwa, ale nie uważałem, że robię coś złego. Wszyscy faceci pili. Żona nalegała, żebym chodził z nią do kościoła, ale na ogół udawało mi się wymówić. I wtedy do akcji wkroczył mój brat. Halo? Cześć, Merlin, tu Eddie. O, co u ciebie, Eddie? W porządku. Dzwonię, żeby zapytać, czy ty i Joyce nie poszlibyście z nami do kościoła w tę niedzielę? No nie wiem, Eddie. Joyce pewnie chciałaby pójść, ale ja muszę pracować. Nasza grupa ze szkoły niedzielnej organizuje takie spotkanie towarzyskie i pomyślałem, że byłoby miło, gdybyście przyszli. No, w takim razie postaramy się. Jeśli będzie dobre jedzenie, to warto. Joyce spodobało się w ich kościele i byliśmy tam kilka razy. Ale jeśli chodzi o mnie, to poza darmowym jedzeniem nic mi to nie dawało. Jakiś czas później Joyce przeniosła się do innego banku i często opowiadała mi o jednej ze swoich koleżanek z nowej pracy. Musisz koniecznie poznać Jimmy'ego, Merlin. A kto to jest Jimmy? No mąż tej dziewczyny, z którą pracuję. A niby dlaczego miałbym go poznać? On też pije? Nie, no wprost przeciwnie. Kiedyś pił dużo, kiedy śpiewał w zespole grającym po knajpach. Ale Bóg go zbawił i teraz śpiewa w więzieniu. Ha, 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 ładne mi zbawienie. Za co siedzi? No nie siedzi. Pracuje w służbie więziennej. Jego kościół prowadzi taką, żeby pomóc skazanym. Ty nic tylko o tym kościele. No, bo to wspaniali ludzie. I lubię tego pastora. Aż tak? Czyżbyś znała go bliżej? Mają u nas konto, więc pastor często przychodzi do banku. Opowiadałam mu o tobie i on bardzo chciałby cię poznać. Pewnie. Jimmy i jego żona zapraszają nas na kolację w tę sobotę. Możesz mieć albo alkohol, albo Ducha Świętego. Albo. Naraz się nie da. I muszę ci powiedzieć, Merlin, że wcale mi nie brakuje alkoholu. Ale ja lubię pić, Jimmy. Ale czy picie lubi ciebie? Czy tylko kradnie ci pieniądze i czas przeznaczony dla rodziny? Można pić w domu. Picie zniszczyło wszystko, co robiłem. Nigdy nie miałem dość. Aż stałem się skończonym alkoholikiem. Ja nie wiem, jak moja żona ze mną wytrzymała. Ciągle nie było mnie w domu, a jak wracałem, kompletnie pijany i spłukany. Następnego dnia miałem kaca i cuchnąłem jak browar. Też tak mam. W tym kraju alkohol czyni straszne spustoszenie. No i jak udało ci się z tym skończyć, co? Zostałem zbawiony.
Oddałem życie Chrystusowi, a On mnie oczyścił. Otworzył moje oczy na prawdę. Biblia mówi, ale nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To właśnie Duch Święty sprawia, że człowiek się zmienia. On zaspokaja wszelkie pragnienie, ponieważ wypełnia pustkę w twoim sercu. Pod koniec kolacji zaprosili nas do swojego kościoła, ale ja grzecznie odmówiłem. Jednak Joyce się nie poddawała. Na okrągło mówiła o kościele, o pastorze. W końcu nie mogłem tego słuchać. A któregoś dnia wróciła do domu bardzo podekscytowana. Madeline, w tym tygodniu od środy do niedzieli w kościele będą spotkania ewangelizacyjne. Świetnie. Proszę, wybierz się ze mną. Nie ma mowy. Kochanie, proszę. Kaznodzieja był kiedyś gangsterem w Houston, zanim się nawrócił. Nie interesuje mnie to, Joyce. Tylko ten raz, co? Chodź ze mną, proszę. A potem dasz mi spokój? Tak, obiecuję. Dobra, w porządku. Niech ci będzie. Lata temu obiecałem mojej ówczesnej dziewczynie, że pójdę z nią do kościoła tylko po to, żeby w końcu dała mi spokój. Teraz z tego samego powodu poszedłem z Joyce. Każdego wieczoru kaznodzieja mówił na temat grzechu i zbawienia. O tym, że nikt nie może wejść do nieba, jeśli nie ma osobistej relacji z Jezusem. Przez chwilę nawet zastanawiałem się nad tym, co mówił, ale szybko mi przeszło. Potem wracałem do domu, nalewałem sobie drinka i szedłem spać. Nadszedł sobotni wieczór. Biblia mówi, że pomiędzy tymi, którzy są w niebie, a tymi, którzy są w piekle, istnieje ogromna przepaść, nie do przebycia. A teraz zobaczymy, jak wygląda niebo. Jan opisuje nowe niebo i nową ziemię i nowe Jeruzalem. Posłuchajmy wiersza 3. Oto mieszkanie Boga z ludźmi. On zamieszka z nimi i będą Jego ludem. On będzie Bogiem z nimi. On otrze z ich oczu wszelką łzę i nie będzie już śmierci ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Takie jest niebo, kochani. Jeśli masz osobistą relację z Jezusem, na zawsze będziesz przebywał w Jego obecności. Po powrocie do domu rozmyślałem nad tym, co usłyszałem. Zamiast nalać sobie drinka, poszedłem prosto do łóżka. I miałem swoje własne objawienie, w którym Bóg pokazał mi, że zostanę oddzielony od rodziny i że On jest jedyną drogą dla moich bliskich. Następnego dnia była niedziela i ostatnie spotkanie z kaznodzieją. Kiedy Jezus powiedział do Nikodema, musisz się na nowo narodzić, no co miał na myśli? Pierwszy raz rodzisz się z nasienia mężczyzny. Natomiast nowe narodzenie przychodzi z niezniszczalnego nasienia, jakim jest Słowo Boże, które żyje i mieszka w nas na wieki. Rodzisz się na nowo, kiedy uwierzysz, że Słowo Boże jest prawdą. Jezus powiedział, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To dopiero jest miłość. Chciałbym takiej doświadczyć. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Wierzysz w to? Bóg przyjmie cię takiego, jakim jesteś i cię przemieni. Podejdź tu teraz. Boże, Boże, jeśli istniejesz i mnie chcesz, pomóż mi, proszę. Nie potrafię zrobić tego sam. Płacząc i trzęsąc się cały,
chwyciłem się krzesła przede mną tak mocno, że moje palce aż zbielały. Nie pamiętam, jak szedłem do przodu. Wiem tylko, że moja żona i córka były przy mnie, kiedy oddałem życie Jezusowi. Tego dnia Bóg wymazał z mojego życia 18 lat alkoholizmu, palenia, wybuchów zazdrości. Uczynił mnie swoim synem. Witamy w Bożej rodzinie, Merlin. To cudowny dzień. Czuję, jakby tona cegieł spadła mi z grzbietu. Więcej niż tona, bracie. Bóg strącił z twego grzbietu szatana i w końcu możesz być wolny. Pokażę ci kilka wersetów, którymi możesz cisnąć w niego, gdyby próbował wrócić. Słowo Boże jest naszą bronią. Jest mieczem ducha. O, tu. 10 rozdział Ewangelii Jana. Przeczytaj. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To było w styczniu 1979 roku. I od tamtej pory wszystkim, znajomym i nieznajomym, opowiadam o tym, co Pan dla mnie uczynił. Od razu przyłączyliśmy się do kościoła, a kilka miesięcy później nasz syn, który miał wtedy 6 lat, też przyjął Jezusa. Zacząłem pracować w służbie misyjnej działającej wśród więźniów w Huntsville w stanie Teksas. No i jak poszło dzisiaj, Merlin? Świetnie. Dzieliłeś się swoim świadectwem? Oczywiście. Z jakiegoś powodu nie było mi dzisiaj łatwo, ale Bóg dał mi odczuć, że jest ze mną. Co się wydarzyło? Jeden z więźniów chciał wiedzieć, ile czasu potrzebowałem, żeby się odtruć. A ja mu na to, że wcale. Kiedy Bóg cię uzdrawia, jesteś uzdrowiony natychmiast. Aż podskoczył i powiedział, żebym nigdzie się nie ruszał, bo on biegnie po swojego kolegę, który też musi to usłyszeć. Chwała Bogu. Wiesz, Jimmy, kiedy zaczynałem tę służbę, ostrzegałeś mnie, że z początku mogę być przerażony, słysząc, jak zamykają się za mną wielkie stalowe drzwi. Ale ja wcale ich nie usłyszałem. To dlatego, że jesteś wolny, Merlin. Tak jak jest powiedziane w objawieniu. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. W służbie więziennej pracowałem przez 5 lat, a potem razem z żoną przez 12 lat pracowaliśmy z młodzieżą. W zeszłym roku przeszedłem operację bypassów. Pan szczęśliwie przeprowadził mnie i przez to. Już po 7 tygodniach wróciłem do pracy. Bóg jest moją siłą na każdy dzień. Teraz wiem, czego szukali moi rodzice, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Relacji z Bogiem, który żyje. Nic nie może się równać z poznaniem Chrystusa. W programie numer 2869 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Merlina Diloa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: redakcja Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312 922 14 62.